Witamy Was serdecznie po raz trzeci w tej odsłonie. Omówiliśmy już w poprzednich dwóch częściach, jak wygląda w ogóle sprawa nowotworów w Polsce, jak wygląda diagnostyka, jakie są oficjalne metody leczenia. Więc taka troszeczkę otoczka, podzieliliśmy się też troszeczkę własnymi doświadczeniami. Niełatwymi, to był bardzo ciężki odcinek. Bardzo ciężki odcinek, to prawda. Natomiast no, chcemy zacząć też troszeczkę z inną energią tą część, więc przejdziemy sobie teraz do tematów, które dotyczą tego, jak można zająć się tą sprawą troszeczkę z innej strony, bo tak jak ja wcześniej się z Wami podzieliłem tym, że z moją siostrą próbowaliśmy szukać innych metod, bo po prostu nie przystaliśmy na to, że jest tylko to i tyle, więc staraliśmy się szukać czegoś innego. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy o tym programie, natomiast po prostu, no, każdy myślę, że ma swój własny wybór, więc warto mieć chociaż wybór innej ścieżki, tak? Tak jest. Więc jakie są możliwości, tato? Dobrze. Zaczynamy, jak zwykle. Odniosę się znowu do mojej książki. Powiem tylko tak, że czasami sięgam do niej, bo ja jak się pisze, no to człowiek wie, co pisze i tak dalej. Później przez ileś tam miesiąc, dwa, trzy, no nie potrzebuję sięgać, tylko wtedy, kiedy trzeba i tak czytam. Ja aż nie dowiarę. To wyszło, że tak powiem, spod moich palców na klawiaturę, aż nie dowierzam sobie, bo nie ukrywam, że otrzymałem ogromną wiedzę. Znaczy otrzymałem w tym sensie, zrozumcie mnie, dobrze, to nie chodzi o brak skromności, tylko bo my, nikt z nas nie ma, nie zawdzięcza sobie samemu wszystkiego, absolutnie. Wszystko otrzymujemy. Więc ja też to otrzymałem, tą wiedzę, i teraz może mogę się tą wiedzą dzielić. Więc to nie ma tak, że Janusz Dąbrowski ma własne ośrodki badawcze, naukowców. Ta wiedza została mi dana. Oczywiście włożyłem to, delikatnie rzecz ujmując, ogromną pracę. Masa wysiłku, masa cierpliwości. To był horror. No i sięgam czasami, odkrywam dla siebie znowu treści, które już były, ale odkrywam je na nowo. Więc sięgam znowu do książki, posłuchajcie. Słowa takiego amerykańskiego lekarza Rodrigo Rodriguez'a, po pochodzeniu latyno, słuchajcie. Zapobieganie rakowi, bo mówimy teraz o profilaktyce. Zapobieganie rakowi można opisać za pomocą pewnego stwierdzenia. Japończycy zwykli mówić, kiedy jest najlepszy moment na zasadzenie drzewa? 20 lat temu. Tak samo jest z prewencją nowotworów. Kiedy należy zacząć? W dniu Twoich narodzin. A ja mówię dzisiaj, mając wiedzę, że jeszcze wcześniej, na etapie planowania ciąży, żeby przyszłe dziecko, mama i tata byli zdrowi, oni mają przygotować się do poczęcia, dbać o to. Posłuchajcie, znowu wkraczamy na nowe tematy. Problem bezpłodności w Polsce już mi się w głowie kluje. Nakręcimy kilka odcinków na temat bezpłodności w Polsce, bo to jest, to nie tylko w Polsce, ale w tej chwili chodzi o Polskę. Problem, który dotyczy około 1,5, nawet do 2 milionów polskich par w wieku rozrodczym. To jest po prostu coś potwornego. Ale to o tym będziemy jeszcze mówić. No tak, no te tematy, słuchajcie, się tak na dobrą sprawę też zazębiają w ten sposób, że więc rodzą się nowe rzeczy, więc też będzie, myślę, więcej odcinków, bo też trzeba to... Tak. I znowu, co mówi dr Rodrigo Rodriguez? Musisz lepiej się odżywiać, pić dobrą wodę, uprawiać sport, troszczyć się o siebie, kupić ten ohydny tran, no akurat my nie musimy tranu pić, jeść produkty, które odżywiają, a nie pogrubiają. Robiąc to, będziesz budować znacznie zdrowszy organizm. Staje się to jeszcze ważniejsze, kiedy masz nowotwór. Przyjrzyj się możliwym opcjom. To bardzo ważne. Musisz aktywnie troszczyć się o swoje zdrowie, żeby odnieść jakikolwiek sukces. Jeszcze będę kilka razy pewnie wracał do tej książki, więc tutaj mam przygotowane. Więc teraz pytanie, jaka profilaktyka? W poprzednim odcinku powiedzieliśmy, trzeba 7 do 10 lat
żeby wygodować raka. I to jest ten okres, kiedy możemy zapobiegać jeszcze. Bo chodzi o nasz układ odpornościowy. Dać mu szansę. To jest nasza armia. A co to jest układ odpornościowy? To jest cały organizm. To jest skóra, to są jelita, to jest grasica, to jest wątroba, to są płuca. Wszystko jest układem odpornościowym. Bo skóra jest na przykład pierwszą barierą ochronną. Błony śluzowe, czyli skóra wewnętrzna, jest pierwszą barierą ochronną. Ona musi być mocna. Barierą ochronną są naczynia krwionośne, które mają być mocne i zapobiegać tak zwanej metastazie, ale o tym za chwileczkę jeszcze będę mówił. A więc od czego zacząć? Najpierw rozdzielimy sobie na część profilaktyka i część, a co, jak się już ma nowotwór. Więc profilaktyka, słuchajcie, komu się to może nie podobać, ale my to ciągle powtarzamy. To nie nasza sprawa. My możemy powiedzieć... Możemy wskazać drogę. Nie pójdziemy nią. Trzeba zmienić swój styl życia, o czym mówiliśmy już przy stawach w trzecim odcinku. Czyli zacząć się inaczej odżywiać. Wprowadzić do jadłospisu znacznie więcej warzyw z odrobiną owoców. Różnorodnych warzyw. To już coś zmieni. Oczywiście dzisiaj mamy hipermarketowe warzywa, ale one są o niebo lepsze niż hipermarketowa wieprzowina. Która jest dramatem. Tak samo drób. Po drugie, tak. Drób to tak, co Piotrek mówi. Oczywiście, w dodatku trzeba od razu powiedzieć, że wieprzowina jest wybitnie pronowotworowym produktem. Jakoś tak jest, że ani Żydzi, ani muzułmanie nie jedzą mięsa wieprzowego, tak? Dlaczego? Bo jednym zabrania jachmę, a drugim aloch. Oczywiście ja z pełnym szacunkiem do tych religii wyznawców. Chodzi o co? Że pod płaszczykiem wymogów religijnych można coś przemycić. Nie jedz tego, bo ci to szkodzi. Już nie chcę wnikać dlaczego akurat. Tam chodzi o tak zwane kwasy sialowe, i tak dalej, o pewny rodzaj białek, nieważne w tym momencie. A więc warzywa. Dlatego, że w tej chwili wiadomo, że w warzywach jest ponad 100, w roślinach ponad 100 składników, które działają, w ogóle w roślinach jest ponad 100 składników, które działają antynowotworowo. Więc my powinniśmy te właśnie warzywka spożywać. Oczywiście, jak mówiliśmy, hipermarketowa żywność to nie jest ta żywność, powiedzmy, naturalna, ale to już coś będzie lepiej. Dlatego, że wówczas te warzywka nie będą obciążały, w odróżnieniu od mięsa, naszych organizmów tak mocno. I teraz, jakie są składniki, powiedzmy, warzywa, jakie możemy wyodrębnić? Oczywiście masa witamin, masa minerałów w odpowiedniej postaci, masa tak zwanych antocyjanów, masa bioflawonoidów. Przykładem takich bioflawonoidów są moje ukochane oligoproantocyanidyny, czyli w skrócie OPC. Między innymi w pestkach winogron. Oczywiście pestki winogron nie są warzywami, ale ja to rozszerzam w ogóle. A więc chodzi o tak zwane antyoksydanty. To są kwasy fenolowe. To jest taki cudowny składnik jak glutation, który chroni komórkę, już wnętrze komórki przed toksynami oczyszcza, bo zagrożeniem są toksyny. I te wszystkie składniki, o których ja mówię, a więc witaminy, minerały naturalne, polifenole, antocyany, genisteina, izoflawonoidy, fitoestrogeny i tak dalej, to są ogólnie tak zwane fitoskładniki. I te fitoskładniki potrafią czyścić organizm wszelkich toksyn, również z metali ciężkich, usuwać, neutralizować. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Usuwać nadmiar toksyn, żeby nie nazbierało się, bo jak się zbierze masa krytyczna, to później święty Boże nie pomoże. Tak? Druga sprawa to jest, słuchajcie, picie wody. Słuchajcie, ile razy już o tym mówimy? Czystej wody, a nie Coca-Coli. Coca-Cola to jest dopiero i tego typu pochodne różne. Chociaż teraz coraz droższa, to może mniej ludzie będą. Tak, podatek cukrowy wprowadzono. Naszego zdrowia. Dla naszego zdrowia, tak. Z dbałością o nasze zdrowie, bo będziemy mniej w związku z tym kupować.
będziemy kupować tyle samo, ci, którzy chcą, a ten podatek nie został wprowadzony ze względu na nasze zdrowie. To jest tylko ściema medialna, tylko chodzi o to, żeby budżet ratować. Tak prawdę mówiąc. No, ale a to już mniejsza z tym. To jest to. Picie wody, która ma... Mówiliśmy. Woda, płukanie, spust. Woda, płukanie, spust. A więc rozcieńczać toksyny, wypłukiwać, bo im więcej wody pije, to tym większe mam silniejsze parcie na oddawanie moczu. I to jest zupełnie naturalne. To nie żaden zabieg niehigieniczny. No. Co, kto to wymyślił? Normalna fizjologia. Normalna fizjologia. Powinniśmy więcej pić i przyzwyczaić się do picia wody, bo niektórzy mówią, ale ja, proszę pana, nie wypiję tych 2,5 litra wody. Ale naraz, kto ci powiedział, że naraz? Porozstawiaj, naucz się wodę pić, porozstawiaj butelki z wodą, najlepiej szklane oczywiście, w wielu miejscach, w domu, w pracy, żeby dosłownie wchodziły ci na oczy. Przepraszam za kolokwializm. Widzę wodę, aha, parę łyczków. Po 3-4, po 5 minutach parę łyczków, a nie cała szklana naraz, bo tu będzie chlupać i żaby się mogą zalęgnąć, tak? A więc woda. Teraz umiarkowane, podkreślam, uprawianie sportu. W jakim sensie? Och, jak już ja słyszę sport, to siłownia, to tamto. Nie, nic z tych rzeczy. Mówiliśmy przy jednym odcinku, nie wstawaj o 6, tylko wstanie o 5.55. Zrób gimnastykę leniwca. 5 tylko minut. Wieczorem, zamiast oglądać ten, przepraszam, chłam w TV, obojętnie jaki to jest kanał, nieważny w tej chwili, wyjdź na spacer. Nieważne jaki kanał, teraz na każdym jest to samo. Na każdym jest to samo. Covidoza, strach albo strach, ogłupiające jakieś sylwestry. Rzeczy. Albo sylwestry. Albo sylwestry, cudowne i w ogóle, kurczę, i tak dalej. Przestańmy dawać się ogłupiać po prostu. Jesteśmy ludźmi, istotami, cudownymi istotami. A więc wyjdź na spacer, chociaż 20 minut wieczorem, dotlenisz się, będziesz lepiej spał, tak? Następna sprawa, sen. No niestety, ja ciągle powtarzam, że też grzeszę, bo chodzę późno spać, bo o co chodzi? Jest szyszynka, która produkuje hormon snu, melatoninę, ale melatonina jest również czynnikiem antynowotworowym. I teraz tak, jeżeli już się ściemnia się, tak? Ale nie u denaturszczyków, którzy mówią, pijmy szybciej, bo się ściemnia. Na tej zasadzie. No więc się ściemnia, to szyszynka przez narząd wzroku otrzymuje sygnał optyczny zwiększyć produkcję melatoniny, hormonu snu, bo chcemy spać. Jak się rano budzimy, przez powietrzki ma docierać słońce, sygnał, szyszynka zmniejszyć wytwarzanie melatoniny, bo trzeba się budzić. A dzisiaj co mamy? No już ciemno, no więc pierwszy objaw snu już nas morzy, tak? Ale siedzę przy kąpie, światło sztuczne, telewizornia i tak dalej, szyszynka nie wie, co się dzieje, tak? Więc siedzę do drugiej, do trzeciej i mam rozregulowany sen i mam rozregulowane wytwarzanie melatoniny. I to jest bardzo silnie obciążający czynnik. Teraz dalej. Wyeliminować należy, wyeliminować niestety, zwłaszcza mam na myśli osoby, które już mają chorobę nowotworową, bo tak się tak będę profilaktykę również no, zazębiał z tym, że już ktoś ma nowotwór. Bezwzględnie wyeliminować wszelkie postaci cukru i węglowodanów prostych. A więc cukier ten taki, wiecie, sypki, cukier puder, syrop glukozowo-fruktozowy, czyli wszelkie te miody sztuczne. 90% produktów na półkach supermarketowych. Tak, słuchajcie, no na przykład syrop glukozowo-fruktozowy jest praktycznie wszędzie. Nawet w wędlinach, nie uwierzycie w to. Nawet w wędlinach. To jest takie świństwo, które wyprodukowali Amerykanie wiele lat temu z kukurydzy w dodatku, to się wytwarza w wielu procesach. Wielu lekarzy, no kiedyś dyskutowałem z lekarzem, mówi, co pan opowiada takie bzdury, że to z kukurydzy? No to proszę bardzo, musiałem mu wysłać opis całego procesu wytwarzania właśnie syropu glukozowo-fruktozowego z kukurydzy. A teraz pytanie, a jaką my mamy kukurydzę? Taką fajną, zdrową? No jest to jest czyli GMO. Najbardziej modyfikowana. Modyfikowana genetycznie. I co, w tym syropie glukozowym, fruktozowym to nie ma wpływu tego GMO całego i tak dalej. Wyeliminować. Słuchajcie, trzeba
mówię o profilaktyce, albo zmniejszyć ilość zjadanego mięsa, na przykład 2-3 razy w tygodniu, a nie dziennie, bo jak to dzisiaj wygląda, my jemy przynajmniej 3-krotnie mięcho. Rano, śniadanie, obiad, kolacja, śniadanie, obiad, kolacja. Mięcha mam od... Znaczy, sam osobiście mogę się przyznać, że jeszcze 4 lata temu byłem naczelnym mięsożercą, bo jadłem mięso na każdy posiłek. Tak naprawdę. I zostałeś oświecony. I zostałem oświecony. Swoje nawyki troszeczkę zacząłem zmieniać, właśnie ograniczyłem. Ale delikatnie. Bo to... Ale delikatnie, tak. Natomiast nie wierzyłem, że no tak, taką miałem pasję do jedzenia mięsa, że nie wierzyłem, że można się obejść. Że jak można zjeść posiłek bez mięsa, przecież to nie jedzenie. No to już nie jest jedzenie. I z takiego założenia wychodziłem, natomiast troszeczkę delikatnie zacząłem zmieniać się nawyki. Na początku ograniczyłem powiedzmy do 3 razy w tygodniu mięso, potem troszeczkę mocniej. A po paru miesiącach zrobiłem sobie taki mały test. I stwierdziłem, że zobaczę, ile wytrzymam bez jedzenia mięsa. No i tak już 4 rok wytrzymuję. Tak. I w sumie nie mam zamiaru. I okazuje się, da się radę. Da się radę. Przy mojej jeszcze niedawnej pracy jako instruktor można bez problemu pracować po 10, po 12 godzin. Bez mięsa można mieć siłę. No przecież znajomi, trzeba mieć energię, to daje mięso. Tak? Znajomi nieraz się dziwili, jak ty to robisz. Da się, tylko po prostu kwestia zamienników. Da się. Tak? I nie trzeba tutaj żadnej rewolucji robić, raczej drogą ewolucyjną. I tutaj, żeby wspomóc siebie w przemianach dietetycznych, bo w ogóle słowo dieta, bo jak słyszymy dieta, to Boże, na dietę muszę iść i tak dalej. A dieta to tylko z greckiego sposób odżywiania, więc jest na przykład sposób odżywiania Polaków, sposób odżywiania Francuzów, sposób odżywiania w ogóle ludów śródziemnomorskich, tak, i tak dalej. Sposób odżywiania Indian, Eskimosów, różne są po prostu diety. I do tych sposobów odżywiania te ludy się przygotowywały ewolucyjnie przez tysiące wręcz lat. To nie jest tak, a więc Eskimos. No, mówimy, że musisz rzodkiewkę jeść. No ale on nigdy nie jadł rzodkiewki, tak? Więc on musiał się przystosować zupełnie do czynnego i ich organizm świetnie sobie radzą. A więc trzeba pewne rzeczy wyeliminować. Wyeliminować oczywiście margaryny, te różne, które są zachwalane jako niecholesterolowe i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś nawet reklama była. Ależ oczywiście. Wszystkie sztuczności, wszystkie, słuchajcie, napoje sztucznie gazowane, barwione, słodzone syropem glukozowo-fruktozowym. Teraz dalej. Produkty w ogóle pochodzenia zwierzęcego, czyli na przykład sery, twarogi. Raz, że twarogi, żółte sery, nie są dzisiaj żółtymi serami. Bo co to jest za ser za 30 zł za kilogram? Kiedy na litr, na kilogram sera żółtego, trzeba około 20 litrów mleka. Producentowi trzeba zapłacić, mleczarnia musi to przerobić i wszyscy mają zarobić na 30 kilogramów. O co tu chodzi? Więc co jest w tym serze? To jest wyrób seropodobny, o to jeszcze i tak zbyt delikatnie powiedziane. Co tam za świństwa są? Leży w lodówce, nawet nie pleśnieje niejednokrotnie. A więc prawdziwy ser dzisiaj kosztuje 150-130 zł za kilogram. To jest ten prawdziwy ser. A więc jak najmniej białka pochodzenia zwierzęcego zastępować białkiem pochodzenia roślinnego. Groch, fasola, ciecierzyca, czyli cieciorka. Co tam jeszcze? Ta, z biblijna, co? Soczewica. Soczewica. Tak, że... A tych jest chyba... Ojejku, jest masa gatunków, można to zrobić. Są przepisy po prostu w internecie. Jest generalnie cała masa możliwości, Boże. Kwestia po prostu poszperania, bo tak. Żyjemy troszeczkę też stereotypami, bo jesteśmy wychowani na pewnych wzorcach, tak. Modelach żywieniowych, tak. Bo to zostało nam wbite czasami i w dzieciństwie. Bo typowy polski obiad to jest schabowy z ziemniakami i surówką. Tak, już najgorsze z połączeń. Tak, więc naprawdę to jest kwestia po prostu chęci i poszukania. No, w tym momencie w internecie naprawdę można znaleźć masę fajnych, ciekawych przepisów. Bardzo fajnych, tak.
I tak. To będzie. Dieta to jest sposób odżywiania, dieta a la Montignac na przykład. Montignac, jak chcecie wbić na Google, po prostu. Więc to są bardzo fajne rzeczy. Teraz co, oczywiście, słuchajcie, bezwzględnie mamy zadbać o odkwaszenie organizmu. Dlaczego? Bo w drugim odcinku chyba mówiliśmy nowotworów. Otto Warburg, profesor niemiecki, zakwaszenie i hipoksja. Jeszcze raz rozwinę temat natlenienia. Wysoki stopień zawartości tlenu we krwi, czyli to jest wysoki stopień utlenowania krwi, to fachowo się nazywa. I teraz tak, jeżeli zmniejsza się ilość tlenu we krwi, najpierw tlenu we krwi tętniczej, to się nazywa hipoksemia. Nieważne, nie musicie przez tego zapamiętywać, ale tętnice roznoszą krew po całej, nie żyły oczywiście, bo krew żylna, tętnicza to jest zupełnie co innego, roznoszą tą natlenioną, czyli utlenowaną fachowo się nazywa krew, do wszystkich organów, do wszystkich przestrzeni organizmu. I jeżeli się zmniejsza ilość tlenu w krwi tętniczej, czyli pojawia się zjawisko hipoksemii, ale krew dostarcza ten tlen do wszystkich tkanek, jeżeli jest go mało, to tkanki nie otrzymują odpowiedniej ilości tego tlenu i rozwija się hipoksja, czyli niedotlenienie tkanek. Jak mało jest tlenu w tkankach, to się rozwija zakwaszenie. To zakwaszenie jest potęgowane jeszcze przez konserwanty, barwniki, spulchniacze i te wszystkie dodatki, które są dodawane do żywności. Potęgowane jest tym, czym oddychamy, czyli zanieczyszczonym powietrzem, tym, czym co wdychamy w przestrzeni i tak dalej, tu gdzie mieszkamy i problem się powiększa. Więc problem narasta gromadzenia toksyn. Dlatego jest tak bardzo ważne usuwanie nadmiaru toksyn, bo wszystkich toksyn nigdy nie zgromadzimy. I teraz rzecz jest bardzo istotna dla osób, które mają nadwagę lub już otyłość. Dlatego, że otyłość to nie tylko te schabiki, tutaj oponki, ale tak zwany tłuszcz wewnętrzny, o czym ja mówię w 15, w którymś tam z odcinków odkwaszania jest tam akurat na naszym kanale. Otyłość wewnętrzna, otyłość brzuszna, gdzie tłuszcz tak zwany wewnętrzny, zwany inaczej trzewnym albo wisceralnym, jest rodzajem wysypiska śmieci. Bo ani wątroba, ani nerki, ani płuca nie są w stanie już oczyszczać organizmu z tych wszystkich toksyn. Krew jest zanieczyszczona również. Wątroba nie może powiedzieć, krew, zatrzymaj się, bo ja jeszcze poprzedniej porcji po prostu nie oczyściłam. Żyłą wrotną z powrotem wraca do krwiobiegu i my jesteśmy permanentnie zanieczyszczeni. Teraz organizm mówi, Boże, co ja mam z tymi toksynami zrobić? Znowu Janusz mi, kurczę, wtłoczył tutaj dawkę. No to dobra, z nadwyżek energetycznych rozbudujemy Ci tłuszcz wewnętrzny. I w tym tłuszczu, jak w pawlaczach, w piwnicy, gdzieś tam, upychamy te wszystkie toksyny. I dlatego trzeba się zmniejszyć, spalić nadmiar tego tłuszczu, ale żeby spalić nadmiar tego tłuszczu, to najpierw trzeba wyrzucić z tego tłuszczu nadmiar toksyn. Czyli trzeba dostarczyć minerały między innymi, które zneutralizują po prostu te kwasy, wypłukać to dziadostwo, woda, specjalne mieszanki ziołowe, chociażby zacząć wypłukiwać. W ten sposób też wzrośnie moc układu odpornościowego, bo toksyny obniżają tą moc układu odpornościowego. W ogóle my jesteśmy zakwaszeni i to zakwaszenie wpływa na cały nasz ustrój, między innymi na sposób myślenia, na nasz układ nerwowy, czyli na wszystkie, po prostu na cały system. Coś taki kwaśny, jakby się octu napił. Mówimy czasami tak? Może teraz już coraz mniej. Już coraz mniej, tak. Ale to była taka ilustracja, więc nawet nasza podświadomość podpowiada, jakich zwrotów my używamy. Ale kwaśny facet. Albo o kobiecie tak samo można powiedzieć. Boże, jakiś kwaśna, może być piękna, co z tego, że piękna. Ja wolę pulchniutką kobietkę, która uśmiecha się, która ma serducho po prostu, a nie wyniosła i taka, że do niej nie podchodź, jak róża z kolcami. A więc zobaczcie, ile tu rzeczy można zmienić, ale można zmienić w prosty sposób. Teraz tak, zaczynasz się odkwaszać, usuwasz masę pasożytów, a teraz jeszcze następny właśnie problem. Wiecie, słuchajcie, kochani, że
podłożem rozwoju nowotworów mogą być pasożyty, wirusy, różnego rodzaju robale i też o tym tutaj w książce piszę. Była taka teoria kiedyś, bzdura, absolutnie, jakie pasożyty. Oczywiście, że pasożyty. I teraz warto oczywiście, jeżeli stwierdzimy, że są pasożyty, to usunąć te pasożyty, to się da zrobić. Ale jeżeli odkwaszamy organizm też, to też pogarszamy warunki bytowania tych wszystkich pasożytów. Grzybów na przykład. Grzyby też są pożyteczne, nawet Candida albicans. Dlaczego? Dlatego, że grzyby potrafią rozkładać martwe tkanki, a martwa tkanka to jest taka, która jest kwaśna. Więc ja jeszcze żyję, ale jestem zakwaszony. I okazuje się, że mam grzybice, tak? Układu pokarmowego, paznokcie ewentualnie, rok stóp, gdzieś tam pod pachami, pod piersiami kobiety mają, bywa, albo gdzieś w okolicach narządów intymnych. O co tu chodzi? No po prostu zakwaszony organizm i grzyby rozwijają się, żeby to rozłożyć martwą tkankę. Ale ja mówię, ja żyję jeszcze, grzybie. A grzyb mówi, jak żyjesz, jak ty jesteś kwaśny, jesteś martwy, nawet mi, kurczę, nie próbuj mi okłamywać. I do tego to dochodzi. A więc tak, już Piotr pokazuje, że czas, bo musi się zmykać zaraz, skończymy. Więc chodzi o to, żeby po prostu odkwasić, pogorszyć warunki bytowania tych pasożytów. Teraz, oczywiście suplementacja. Ludzie, suplementacja zwłaszcza wtedy, kiedy mamy już do czynienia z nowotworem. Bo może być suplementacja profilaktyczna, powiedzmy, jakiejś mniejszej ilości i odkwaszanie, dostarczanie minerałów, ale jeżeli już jest program antynowotworowy, musi być rozbudowany, to trzeba naprawdę dużej ilości suplementów, żeby błyskawicznie zaopatrzyć organizm w najlepsze składniki żywnościowe, oczyszczające, domineralizujące itd., itd. I jednocześnie odkwaszenie, bardzo szybko się odkwaszać. I tutaj między innymi jednym z takich suplementów jest kolostrum. Kolostrum, czyli siara bydlęca. I tutaj być może znajdę, oczywiście bardzo wysokiej jakości, bo tutaj nie chodzi o to, żeby byle co tam powiedzmy w siebie włożyć. Zaraz, gdzie to mam? Gdzieś tu miałem, zaraz nie wiem, czy znajdę w tej chwili. Dobra, nieważne. W latach 70. poprzedniego stulecia polscy naukowcy odkryli m.in. w kolostrum składnik o nazwie kolostrynina. A teraz rak ma to do siebie, że produkuje taki enzym o nazwie nagalaza. Jeżeli ja to wszystko opisuję w tej książce, a więc znowu reklamuję się, ale co mam reklamować? Wiedzę. Bo tu jest zebrane wszystko. Wszystko do samego końca niejako. Potwierdzam. Ale znajdźcie sobie, wygooglujcie nagalaza, zobaczycie co to jest. A to jest rodzaj enzymu, który po prostu niszczy specjalne białka, które aktywują makrofagi. Makrofag wielki żarłok. Makrofagi niszczą komórki nowotworowe. I komórki, to znaczy rak, broni się, wytwarzając ten enzym nagalazę. Nagalaza niszczy to specjalne białko i się rozmnaża. A kolostrum ma składniki, które powodują unieczynnić nagalazę. Ale to nie może być kolostrum kupowane gdzieś tam w aptece za 15,70 saszetka przykładowo, przerobione na gorąco, czyli siara, wysuszona, nazwa jest ta sama. Teraz żel aloesowy, który zawiera ponad 200 składników, masę enzymów, które podbudowują nasz układ odpornościowy i sprzyjają walce z nowotworem absolutnie. To nie może być rozcieńczony, zawiera aloes, a więc... Stuprocentowy sok z darmu. Stuprocentowy sok z aloesu. Ludzie łapią się na to, za 19 zł, czy tam za 20 parę kupują. Litr, no ale tutaj mam tyle, a tam to kurczę jakieś droższe, tak? Ale to jest wszystko rozcieńczone. Co to znaczy sok? 1% czystego żelu plus wody, woda, jakieś tam składniki smakowe, nie wiadomo co i tak dalej. Więc słuchajcie... Wszystko można zrobić już. Ile mamy, Piotrek, czasu? 2 minuty? Okej, kończymy. Posłuchajcie, dzisiaj jak widać troszeczkę krócej, bo czas nas goni. Macie bonus. Wszystko się da zrobić. Mamy w tej chwili rozbudowane nawet takie protokoły konkretnie rozpisane, co na co sprawdzone zostało to wszystko. I można to zastosować, można tego nie stosować. No, każdy ma możliwość wyboru. Telegraficzny skrót. Telegraficzny skrót, no ale tak na dobrą sprawę jest to tak obszerny temat, że ciężko go tak
że tak powiem, skrócić bardzo mocno, tak, skompensować, to i tak jest taka pigułka. No moglibyśmy godzinę, dwie gadać, tak? Będą audiobooki jeszcze, fragmenty tej książki. Tak. Więc zapoznajcie się, po prostu posłuchajcie, słuchawki na uszy, można coś tam w domu robić. No i naprawdę, słuchajcie, to jest kluczowa rzecz, tak mówię, namawiam was do kupna tej książki. Dlaczego? Dlatego, że to jest naprawdę niesamowita wiedza. Ja mówię jako autor. Po prostu, bo ja sam jestem, mówię, zaskakiwany tym, co ja tu znowu odnajduję, bo ja nie pamiętam już czasami, co ja napisałem zdanie po zdaniu, tak? Tak. No. I to jest właśnie kluczowa sprawa. No i podsumowując, no najważniejsze chyba jest, myślę, to, żeby zadbać o siebie, zanim w ogóle coś takiego zostanie u nas zdiagnozowane, bo myślę, że nikt z nas nie chciałby czegoś takiego usłyszeć. A druga sprawa, że nikt nie jest prorokiem. Tak jest. I jak to ja w sumie często mówię, nikt mi życia układać nie będzie. W związku z tym... No jak to? Przecież jestem twoim ojcem. To ja ci ułożę życie. Owszem. No. Ale zawsze są jakieś odstępstwa. Aha, rozumiem. Więc słuchajcie, no to, że ktoś coś nam powie, to nie znaczy, że to jest jedyna droga. Tak, zawsze jest. Są jakieś inne drogi. Pytanie, czy my ją znajdziemy, czy pójdziemy tą drogą, jak już ją znajdziemy. A taka decyzja zależy tylko i wyłącznie od nas. Bo to sprawdzajcie, nie wierzcie nam, nie wierzcie Dąbrowskiemu. Ja nie jestem alfa i omega, nie jestem żaden guru, nie jestem żaden autorytet. Przynajmniej nie mam się za takiego. Ja mówię, mogę być jedynie nauczycielem, przewodnikiem przez pewien czas. A każdy swoją zupę musi zjeść. I teraz jeszcze jedna sprawa. Zmieniajmy myślenie o samych sobie. Jesteśmy cudownymi, wspaniałymi istotami, które czasami się po prostu gubią. Nie możemy dopuszczać żadnych myśli pełnych lęku. Wprost przeciwnie. W tym dziadostwie nawet bądźcie pełni radości. Nawet z tego względu, że zobaczyliście tych dwóch typów, tego młodszego i tego starszego, którzy coś tam wam usiłują wtłoczyć, że tak powiem, bezczelnie i tak dalej. Czasami się emocjonujemy, ja jestem emocjonistą. Chodzi o to, żeby zacząć szukać czegoś nowego, nie tych dziadowskich wiadomości w telewizorniach, w mediach, tylko szukać coś wesołego, co ucieszy nasze serce, ucieszy nasz umysł i duszę. Wszystko. Dokładnie. No to co? I tym w takim razie zakończymy naszą trzyczęściową serię o nowotworach. Można byłoby jeszcze więcej mówić, ale może będzie ta okazja jeszcze przy okazji innych odcinków, innych serii. Tymczasem życzymy wam miłego dnia i do zobaczenia. Dużo radości, dużo uśmiechów, dobrego samopoczucia. Cześć, trzymajcie się. Pa.